Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Paweł Poremski i chciałem zaprosić Was do mojego kanału, w którym prosto i praktycznie będę rozmawiał z Wami, będę prezentował materiał odnośnie tego, w jaki sposób można skutecznie założyć, ale też urentownić Waszą restaurację, kawiarnię albo niewielką sieć. Chciałem z Wami się podzielić zarówno moim doświadczeniem, jak i tym, co w większości będzie treścią tych spotkań, którą będą rozmowy z praktykami, restauratorami, właścicielami, również firm, które są dostawcami, również specjalistami z zakresu social mediów, budowy menu, z ustalania cen. To wszystko po to, żeby w skomasowany sposób pomóc Wam odpowiedzieć na pytanie, czy zakładać restaurację, jak ją zrobić, albo jak ją rentownić. Dzisiaj chciałem się skupić nad pierwszym elementem. Po co? A właściwie po co mamy zakładać restaurację, ten naprawdę kto powinien być centrum tej restauracji? Dlatego, że złe założenia prowadzą do złych wyników. Co to znaczy, że mówię, że sens waszego lokalu jest poza nim? Dlatego, że celem każdego biznesu powinno być tworzenie społeczności. Więc tak naprawdę wasi klienci powinni być centrum waszej uwagi. Tak jak mówi Peter Drucker, tworzenie społeczności zadowolonych klientów jest esencją i celem biznesu. I teraz tak, misja każdego przedsiębiorcy to jest, przedsiębiorcy powinno być cztery elementy: znalezienie, zadowolenie, utrzymanie i zwiększanie lojalności klientów, którzy są wokół nas. I teraz w jaki sposób do tego praktycznie podchodzić? No, prosta sprawa jest, która może ocenić, czy dana relacja jest dobra, czy nie, to jest ile czasu faktycznie poświęcamy tej relacji. I nieważne, czy to jest relacja z naszym przyjacielem, z naszym dzieckiem, czy z naszym klientem, tak dużo jak poświęcamy czasu danej osobie, tak bardzo faktycznie inwestujemy w tą relację. No i musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, ile my spędzamy z klientami, naszymi gośćmi czasu. Rzeczywistość jest taka, że dla większości z nas jest to, tak jak wynika z badań Arona Allena, właściciele restauracji kawiarni spędzają ze swoimi klientami 5% czasu. Zaskoczony byłem tymi danymi, ale oznacza to, że taka ilość czasu powoduje, że stosunkowo łatwo nam jest utracić koncentrację na tym, co jest bardzo, bardzo istotne. Więc jeżeli rzeczywiście jest tak, że kluczowemu zasobowi poświęcamy tak mało czasu, to jak to zmienić? I tutaj są dwa istotne elementy, to znaczy czas spędzany faktycznie z klientami, czyli bliski kontakt z nimi, a druga sprawa to są pracownicy. Dlaczego pracownicy? Dlatego, że pracownicy to jesteśmy my. Pamiętajcie o tym, że z perspektywy klienta docelowego, waszego gościa, jesteście tak dobrzy, jak wasi pracownicy, którzy reprezentują was w restauracji. Dla nich, oni w większości was nie znają albo nie poznają. Łatwiej jest tym na początku funkcjonowania firmy, później jest trudniej, więc w jaki sposób kształtujecie, jak zbudujecie postawę u pracowników, tak łatwo wam będzie później rozwijać biznes dalej i tak naprawdę budować przestrzeń lojalnych klientów w dłuższej perspektywie. I tutaj przykładem bardzo, bardzo ciekawym jest sieć Ritz & Carlton. Ritz & Carlton ma, to jest bardzo no bardzo wpływowa sieć i bardzo rozpoznawalna sieć skierowana do właścicieli firm. Misją Ritz & Carlton jest panie i panowie obsługujące panie i panów. Czyli tak naprawdę traktują każdego swoich pracowników jak dżentelmena albo lady. I jeśli będą w taki sposób traktowali swoich pracowników, wychodzą z założenia, że tak będą traktowani ich klienci. I rzeczywistość jest taka, że tak się je, tak jest, dlatego że tutaj nie jest kwestia założeń, tylko Ritz & Carlton jest gigantem i numerem jeden w wyborze dla tej grupy klientów od dziesiątek lat. Teraz praktycznie na końcu, co zrobić, do czego was chciałem zachęcić. Więc to, co jest może wam najbardziej pomóc w tym pierwszym etapie, to jest wyzwanie, do którego chciałem was zachęcić. To jest
podejść do 5 klientów, nie 3 ani na 10, tylko do 3 waszych klientów i zadać im pytania. 3. Czemu pan do nas przyszedł? Jak to się stało, że pan do nas przyszedł? Co musiałoby się stać, żeby przychodził pan częściej albo pani częściej? I co by musiałoby się stać, żeby polecił pan albo pani nas innym? I teraz jedyne, co musimy zrobić, to wysłuchać i zapisać. I bardzo istotne, żeby zapisać, dlatego że raz, że to jest oznaka szacunku dla naszego rozmówcy, a druga sprawa, jest to też coś, co pozwoli nam później zebrać to razem i systematyzować. Po tym spotkaniu po prostu podziękujcie. Możecie zaproponować kawę jeszcze. Da to dwa efekty. Raz, macie kilku lojalnych klientów, dlatego że uwierzcie mi, że jeżeli ktoś ma sygnał z waszej strony, wasz gość ma sygnał z waszej strony, że interesujecie się faktycznie jego zdaniem, zbieracie i zapisujecie te informacje, no to macie nie tylko lojalnego klienta, ale też ambasadora. Oprócz tego macie bezcenne dane. Oprócz tego zobaczycie, w jaki sposób jest to korzystne i w bardzo krótkim okresie czasu stanie się to waszym nawykiem, waszą pasją, dlatego że ten kontakt z klientem powoduje, że wrócicie znowu do tego, z czym rozpoczynaliście, czyli z pasji i czegoś, czym najbardziej, co najbardziej lubicie w swoim lokalu. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresowało Państwa to, co przekazałem, bardzo prosiłbym o polubienie, zasubskrybowanie, udostępnienie mojego kanału. Obiecuję, że odpowiem na każde z pytań, które będą w zakresie mojej wiedzy. No i bardzo chciałbym, żebyśmy zbudowali społeczność restauracji, kawiarni i tych, którzy planują je uruchomić, które będzie się nawzajem wspierała. Na to możecie liczyć z mojej strony. Miłego dnia.